Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj przyjrzymy się oprogramowaniu Adobe Photoshop Lightroom 5. Generalnie jest to program dedykowany profesjonalnym fotografom, którzy mogą sobie pozwolić na wydanie około 500 zł, żeby mieć do dyspozycji takie właśnie studio do edycji zdjęć. Czy sprawdzi się on w rękach amatora, chcącego nieco podrasować swoje zdjęcia i uporządkować je w jakiś sposób? Sprawdźmy. Dobrze, otworzyliśmy nasz program. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to po prostu dodanie zdjęć, które chcemy edytować, którymi chcemy zarządzać. Niech będzie ten katalog. Tak, no i dodało nam nasze zdjęcia. 22 zdjęcia z jednego katalogu. Zdjęcie możemy oznaczać tagami, dzięki czemu później możemy łatwo je wyszukiwać. O, widzicie. Mamy do wyboru kilka trybów przeglądania. Jedne mniej, drugie bardziej profesjonalne. Wszystkie mają jakieś zastosowanie. Na przykład tutaj możemy porównać sobie detale dwóch zdjęć. Jest to bardzo przydatne przy bardziej profesjonalnej fotografii, kiedy każdy detal ma znaczenie. Przy każdym zdjęciu wyświetla nam się tutaj graficzne odwzorowanie jego kolorów, kontrastu, cieni itd. I tutaj na poziomie biblioteki możemy sobie już wstępnie te nasze zdjęcia edytować na zasadzie różnych tutaj parametrów. Parametry, które sobie tutaj ustalimy, możemy oczywiście zapisać do presetu i zastosować go do wszystkich zdjęć naszego katalogu. I dzięki temu nie musimy nad każdym zdjęciem ślęczyć indywidualnie, tylko wszystkie razem w kupie nam się edytują. Tutaj jest cały opis naszego zdjęcia, model aparatu, nawet szkła. No wszystko, wszystko naprawdę, rozdzielczość oczywiście, data tego zdjęcia. Tak, to jest poziom biblioteki. Teraz mamy kolejną zakładkę o enigmatycznej nazwie Develop, czyli po prostu będziemy rozwijać nasze właściwości naszego zdjęcia, będziemy je jeszcze bardziej ulepszać. Chcemy edytować nasze takie zdjęcie z wyprawy do lasu. Tutaj po lewej stronie mamy milion różnych ciekawych, mniej lub bardziej ciekawych filtrów i mamy tutaj podgląd na żywo. Filtrów jest masa i naprawdę niektóre dają niesamowity efekt. Tutaj po prawej stronie mamy właśnie wykres naszych barw. Wszystko jest ładnie podpisane od czerni przez cienie, ekspozycję, aż do właśnie bieli. Wszystko jest ładnie na wykresie opisane. Tutaj mamy narzędzia takie jak właśnie przycinanie, kadrowanie. Możemy usunąć jakieś tam niedoskonałości na naszych zdjęciach, usuwanie czerwonych oczu, różnej maści filtry i nawet różdżka, która rozświetla nam nasze kadry. I tutaj podstawowe parametry, które możemy sobie zmieniać. Każdy milimetr naszego zdjęcia możemy edytować tak, jak chcemy. Kolejną zakładką jest mapa, czyli możliwość umieszczania naszych zdjęć tam, gdzie je wykonaliśmy. Możemy wpisać wszystkie możliwe nazwy geograficzne, aż po koordynaty GPS. Dalej mamy pokaz slajdów, czyli możliwość tworzenia pokazu slajdów i wyeksportowania go albo do PDF-u, albo nawet do jakiegoś pliku wideo, który możemy później odtworzyć na odtwarzaczu DVD czy w internecie. I oczywiście mamy tutaj pełno różnych
opcji związanych z pokazem slajdów. Możemy do pokazu slajdów dodać stronę tytułową, a nawet podkład muzyczny. Przed ostatnią zakładką jest opcja drukowania naszych dzieł. Możemy oczywiście sobie wybrać wszelkie możliwe wielkości do drukowania. Wszystko jest bardzo dobrze opisane. Możemy ustalić sobie marginesy z każdej strony. Generalnie interfejs jest bardzo taki intuicyjny i naprawdę wszystko, kiedykolwiek się pomylimy, oczywiście możemy od razu cofnąć. Wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo przemyślane i pod tym względem nie ma tutaj żadnych uwag. Jedyne, co oczywiście boli, jest taka cena, ponieważ 500 zł to jest naprawdę spory wydatek i jeżeli chodzi o takie zastosowanie amatorskie, nie ma to zbyt dużego sensu. W internecie możemy znaleźć bardzo wiele darmowych programów. Oczywiście nie mają tak rozbudowanych opcji jak nasz Lightroom, natomiast spełniają dobrze swoją rolę, no i mamy je za darmo. Tutaj oczywiście cena gra dużą rolę. Warto wspomnieć, że optymalizacja tego programu pozwala na używanie go na systemach mobilnych, co jest oczywiście rozwiązaniem idącym w przyszłość, ponieważ coraz więcej fotografów zabiera jakieś tam tablety w trasę, aby móc na bieżąco edytować swoje zdjęcia, aby nimi zarządzać i przed kolejną sesją mieć już wszystko ładnie pogrupowane i opisane. Także moje odczucia co do Lightrooma są bardzo pozytywne. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, nie ma chyba sensu, żeby wydawać aż tyle pieniędzy na oprogramowanie, którego nie będziemy wykorzystać w 100%. Dla profesjonalistów jest naprawdę świetnym rozwiązaniem i naprawdę oszczędza wielu, wielu zmartwień, wielu trudów, ponieważ pod względem interfejsu jest bardzo intuicyjne, pod względem możliwości korekcji obrazu jest po prostu nieograniczone. Dodatkowo takie bariery jak oznaczanie zdjęć na mapie świata, tworzenie projektów książek, czy właśnie pokazów slajdów. To naprawdę bardzo przemyślane narzędzia, które cechują właśnie Adobe Photoshop Lightroom 5. Podczas nagrywania udało mi się tam coś dziabnąć w jedno zdjęcie. Postaram się wam pokazać właśnie różnicę pomiędzy zdjęciem podstawowym, a zdjęciem obrobionym w tym programie przez Leica, który miał tak naprawdę pierwszy kontakt z tym oprogramowaniem. Ode mnie to już wszystko. Sprawdźcie naszego Facebooka i forum, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami. Trzymajcie się, na razie, pa!